Po reformie europejskich pucharów mistrz Polski wyjątkowo szybko rozpoczął swoje zmagania z eliminacjami Ligi Mistrzów, ponieważ już od pierwszej rundy. Zobaczmy więc, jaką drogę musi przebyć Legia Warszawa, by wejść do elitarnych rozgrywek. Zapraszam. Z kodem SPORT600 po wpłacie 50 zł otrzymujecie 2 freebety w wysokości 50 i 10 zł. Łącznie na start zyskujecie 110 zł. Link w opisie. W pierwszej rundzie eliminacji rywalem Legii był norweski Bodø/Glimt. Wydawać by się mogło, że los nie sprzyjał warszawiakom. Mistrz Norwegii był bowiem zespołem z najwyższym współczynnikiem pośród zespołów nierozstawionych w losowaniu pierwszej rundy, a więc teoretycznie najtrudniejszym. Przed rokiem odpadli wprawdzie w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy, ale pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie, odpadając po dwumeczu z AC Milanem. Pierwszy mecz z Legią, rozegrany w Norwegii, również był zacięty. Polski zespół błyskawicznie objął prowadzenie po strzale Lukiniasa. Krótko przed przerwą wynik podwyższył debiutujący w zespole Emreli, ale jeszcze zanim wybrzmiał gwizdek oznaczający koniec pierwszej połowy, kontaktową bramkę zdobyli gospodarze. Ponownie dwubramkową przewagę zapewnił Emreli. Norwegowie odpowiedzieli jeszcze jednym trafieniem i do samego końca walczyli o wyrównanie, co ostatecznie im się nie udało. Legia zaprezentowała się solidnie w ofensywie, ale gra w obronie spowodowała wiele problemów pod własną bramką. Lepsza skuteczność pozwoliła jednak wywieźć z terenu rywala bezcenną wygraną. Spotkanie rewanżowe również było dość wyrównane, ale przy zaliczce z pierwszego meczu Legia kontrolowała wydarzenia boiskowe. Bramki Lukiniasa i Pekharta, który powrócił po krótkim urlopie ze względu na obecność na Euro 2020, dały finalnie Legii zwycięstwo w dwumeczu aż 5-2. Sam trener Czesław Michniewicz wskazywał jednak, że rywalizacja była bardzo zacięta, a przebieg dwumeczu zależał od wykorzystywania okazji strzeleckich. To nie różnica poziomów, a skuteczność wpłynęła na ten dwumecz. Bodø miało swoje sytuacje w Norwegii, ale również dzisiaj, podobnie jak my, mogli zdobyć tych bramek więcej. W drugiej rundzie eliminacji rywalem Legii będzie Flora Tallinn. Zespół ze stolicy swojego kraju regularnie co roku występuje w eliminacjach europejskich pucharów od sezonu 1994-95, ale bez większych sukcesów. Aż do sezonu 2018-2019 zdołali wygrać tylko jeden dwumecz z norweskim Lynn. Ostatnie dwa sezony były już jednak nieco lepsze. W 2019 roku w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europy pokonali serbski Radnicki, a przed rokiem po zwycięstwach nad islandzkim KR i maltańską Florianą doszli aż do czwartej rundy eliminacji tych rozgrywek, gdzie jednak musieli uznać wyższość Dinama Zagrzeb. Co ciekawe, Legia jeszcze nigdy nie grała z rywalem ze Estonii. Historia starć tamtejszych klubów z polskimi to tylko 3 dwumecze. Dwukrotnie górą byli Polacy, Polonia w 1998 i Lech Poznań w 2014, a raz Estończycy, Lewadia Tallin w 2009 roku przeciwko Wiśle Kraków. Faworytem tego dwumeczu będzie więc warszawska Legia. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie 21 lipca w Warszawie, a rewanż w Tallinie 6 dni później. O wiele trudniejsza przeprawa będzie czekała Legię w przypadku awansu do trzeciej rundy eliminacji. W poniedziałkowym losowaniu Legia nie będzie już bowiem rozstawiona. Na jej drodze stanąć więc mogą czeska Slavia Praga, szkocki Rangers lub zwycięzcy par Dinamo Zagrzeb, Omonia Nikozja, Olympiakos, Nefci Baku, Słowan Bratysława, Young Boys Berno czy Kairat Almaty bądź Czerwona Gwiazda Belgrad. Nawet najniżej rozstawieni w tym gronie Rangersi mają niemal dwukrotnie wyższy współczynnik w rankingu UEFA niż Legia. Ze wszystkich tych drużyn tylko Nefci Baku na przestrzeni ostatnich 2 lat nie weszło do fazy grupowej 2 europejskich pucharów, czy Ligi Mistrzów, czy też Ligi Europy. Niezależnie od wyników losowania, zadanie stojące przed Legią będzie bardzo trudne. W razie ewentualnego sukcesu czeka na mistrza Polski jeszcze 4. runda, czyli tak zwana faza play-off. Gdyby Legia w trzeciej rundzie wyeliminowała Slavię Praga, Dinamo Zagrzeb lub Olympiakos Pireus, albo drużyny, które ewentualnie pokonają ich w drugiej rundzie, byłaby w decydującej fazie rozstawiona. Mogłaby wtedy wpaść na duńskie Brøndby lub drużyny, które przejdą z poprzednich rund bez rozstawienia. Wygrana w trzeciej rundzie nad Rangersami, Young Boys lub Trzweną lub ich pogromcami skutkowałaby brakiem rozstawienia i możliwością wylosowania Red Bull Salzburg lub jednego z rozstawionych zwycięzców poprzednich faz. Jak widzimy, droga do fazy grupowej Ligi Mistrzów jest wyjątkowo długa i wyboista. A jakie wy macie zdanie w tym temacie? Czy waszym zdaniem Legia ma jakiekolwiek szanse na wejście do elitarnych rozgrywek? Zachęcam gorąco do dyskusji w komentarzach. Także przypominam, że jeśli chcecie typować mecze polskich drużyn w europejskich pucharach, macie taką możliwość na stronie BetFan z kodem SPORT600, bądź po prostu po wejściu w link, który znajdzie się w opisie, otrzymujecie freebet w wysokości 60 zł. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami akcji. Nowe osoby zachęcam także do pozostawienia subskrypcji na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz. Łapa w górze w celu poprawienia zasięgów także jest bardzo mile widziana. Więcej czasu wam nie zabieram, trzymajcie się, do usłyszenia.